Cześć! Dzisiaj będę robić slajma z mini baloników. Mam ich tutaj aż 20 i mam nadzieję, że docenicie ten filmik. Zostawicie dużo łapek w górę, ponieważ naprawdę dużo czasu poświęciłam, żeby włożyć te składniki do środka tych balników. Nie było to takie łatwe. Ciekaw jestem, jaki slajm z tego wyjdzie, ponieważ nie za bardzo przemyślałam, jakie składniki wkładam do tych balników, więc zaraz się tym przekonamy. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś okropny. No to zaczynam i pierwszy balonik ma w sobie klej. Jest to złoty brokatowy klej. Kolejny balonik z klejem. Teraz mamy biały klej. Jeszcze jakiś inny klej. Też biały. Tutaj mam piankę, ale to nie jest pianka do golenia, tylko taka pianka do rąk. Teraz trochę koloru. Ups. Trochę bałaganu się zrobiło. I kolejny kolor. Ojej. Nie wygląda to najlepiej. Teraz zapach. Dodałam zapach truskawkowy. I koraliki. Teraz będą już tylko dodatki. Tutaj mamy kulki strepionowe. Malutki balonik z większą ilością koralików czy kuleczek. Kuleczki to są strepionowe. No, coś się nie chce tutaj otworzyć. A w środku są literki. I tutaj, uwaga, uwaga. Serduszka. Ciekawa jestem, czy ktoś liczy baloniki. Który teraz to był balon? Nie wiem. I teraz więcej kuleczek strepionowych. A tutaj mamy takie ozdoby z mandaliny. Różne owoce i inne takie rzeczy. Trochę brokatu. Mam tutaj ten taki duży brokat. Kolor czarny. I jeszcze jeden brokat. Ten jest czerwony. Kolejny balonik. Co tu mamy w środku? Takie małe, opalizujące płatki. No i na sam koniec aktywator. Słodki, mały, żółty balonik. Ok, mieszam i robię slajma. No, nie wygląda to ładnie. Nie przemyślałam tych kolorów. W ogóle. Okej, slime jest gotowy.
Nawet nie jest taki brzydki, jak myślałam, że będzie. Jest taki trochę brązowo-pomarańczowo-złoty. Wyszedł taki trochę galaretkowaty, lejący się odrobinę. Ogólnie to mi się podoba. Szkoda tylko, że ten brokat się przykleja do biurka i do moich rąk. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuk w górę. I do zobaczenia. Pa!